jak przeprowadza się próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego mechanizmu pochylania masztu w wózku jezdniowym podnośnikowym. Aby przeprowadzić próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego mechanizmu pochylania masztu, należy pobrać ładunek nie większy niż nominalny, ustawić maszt w pozycji pionowej, a widły należy podnieść na wysokość 2,5 metra. W przypadku wózków, w których maksymalna wysokość podnoszenia jest mniejsza niż 2,5 metra, widły należy podnieść na wysokość maksymalną. W tej pozycji należy pozostawić wózek na 10 minut. Po tym czasie sprawdzamy odchylenie masztu od pionu, które nie powinno przekroczyć 5 stopni. W przypadku wózków z maksymalnym wychyleniem mniejszym niż 5 stopni, należy sprawdzić średnią prędkość wychylania masztu, która nie może przekroczyć 0,5 stopnia na 1 minutę. Ważne jest, aby tę próbę przeprowadzić przy normalnej temperaturze roboczej oleju. Jest to istotne dlatego, że zimny olej jest gęstszy, przez co próba może być niemiarodajna.